Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj zabawa przy szkle z lamp od Vitary jedynki, dokładnie Suzuki Vitara, pierwsza generacja. Szkła w tych lampach są ryflowane i nie kupisz gładkich. Możesz ściągnąć ze Stanów, koszt 4,5 tysiąca, gdzie jeszcze musisz dokupić soczewki, żeby przyłożyć, czyli odklejanie, zarzucanie dodatkowych soczewek, więc tutaj piąteczka się kłania. No to kupisz, kurczę, Vitarę taniej. Znając życie. I teraz tak, napisał do mnie Konrad, śledzi chyba mnie na Facebooku, nie wiem czy na YouTubie, napisał do mnie, jeżeli chodzi sprawa o szkła, czy bym się w to nie pobawił. Ale zanim do mnie wysłał te szkła, słuchaj, dał osobie, kurczę, zabrakło mi słowa, dał osobie, która na szkle, jak to można powiedzieć, na szkle zjadła zęby. No i go przerosło. I ja nie neguję tutaj, że koleś nie jest fachowcem. Nie. Wiele by mnie na pewno nauczył. Na bank. Na bank pewnie wiele by mnie nauczył, ale to go przerosło. Niestety w lampach jest tak, że to ryflowanie to nie jest zmatowienie gładkie. To nie jest tak, że tam troszeczkę pojeździsz. Mnóstwo zakamarków. Mnóstwo soczewek. Mnóstwo poziomów. To jest... No, gruby temat. Zresztą, zobacz, jak wyglądała zabawa, kurczę. No bo nie nagrałem całości. Nie sądziłem, że będę to nagrywał, słuchaj. Miało tak być zrobione klik, 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 klik. Miało być zrobione kilka zdjęć, miałem wrzucić i tam kawałek filmu, żeby pokazać. A stwierdziłem później, że jak już się będę bawił grubo, dlatego... Że no pękły, wiadomo, że pękły mi, znaczy już wrzucałem na Facebooku, że szkiełka, dwa mi pękły. Dlaczego? To powiem później. Mała zmiana, a jednak zrobiło to mega zamieszanie. I stwierdziłem, że ogarnę szkła, którymi bawił się wcześniejszy jegomość. No i słuchaj, no jedno szkło to, no jakby ci to powiedzieć, no tragedia. Wżery, ale to takie wjazdy, tam było chyba kątówką jechane. Drugie szkło już w trochę lepszym stanie. Bo Konrad do mnie dzwonił w trakcie, jak ten jegomość robił i pytał, jak się za to zabrać. No to na odległość jest ciężko, ale informowałem, jak mogłem, tak chciałem pomóc. I drugie szkło było, widać, że już było jechane papierem. Już było trochę inaczej, ale później pokażę. Też nie do końca, bo tutaj się kłaniają zakamarki. I teraz tak, jeżeli chodzi o robotę, słuchaj, zanim przejdziemy do takich kurczę krótkich wstawek, chciałbym ci powiedzieć, że już robiłem te szkła nie raz, nie dwa, podobne szkła, o może tak, ale nigdy nie bawiłem się w obramówki boczne ścianki, o może tak, szkieł. Zawsze leciałem czoło, albo robiło się na soczewę koło, albo cały przód i to było w sumie prosta sprawa, tak naprawdę prosta sprawa, ale tutaj... Żeby nie jechać tych starych, właśnie wysłał mi Konrad nowe. No i niestety, że tak powiem, jedno szkło jest tam w plecy. Życie. Życie. I postwierdziłem, że ogarnę szkła, które robił ten jegomość. A wiecie, jak to jest, wiesz, jak to jest, jak trzeba po kimś poprawić. A uwierz mi, że naprawdę, jakbym wiedział, że to będzie taka przeprawa, chyba kupiłbym kolejne. Naprawdę. To było, no, moc wrażeń. Moc wrażeń wyprowadzić po końcówce, na środku zrobił taki jakby rów, wgłębienie, wąwóz. No, coś niebywałego. Ale to nic. Słuchaj, nie o to chodzi, żeby kogoś oczerniać, bo koleś jest na pewno specjalistą. I na pewno mógłbym się od niego o wiele nauczyć, jeżeli chodzi o szkło, bo nikt nie jest alfą i omegą. Nikt nie jest alfą i omegą. Ja tutaj na tym szkle też uczyłem się, bo pierwszy raz robiłem boczne ścianki. Nigdy się w to nie bawiłem. Zawsze leciałem, jak ja to mówię, czoło szkła. Ale zobacz, jak wyglądała sytuacja, jeżeli chodzi tam o obróbkę, kurczę. I tutaj sprawił się Proxon. Proxon zawsze robiłem brzegi do dołu, o dół może, czyli łączenie bocznej ścianki z czołem robiłem wiertarką albo wkrętarką na filcu. Tak, i tam wyrównywałem te takie grubsze niedociągnięcia. No tutaj już trzeba było pojechać konkretnie, bo była do roboty też boczna ścianka. Zobacz, jak to wyglądało. We'll be right back.
wybacz, że w takiej formie, kurczę, nagrywane też i taboretem, bo to była szybka, czy szybka akcja. Ja tak to mówię, ja miałem nie kleić tego filmu. Teraz tak, co do zabawy, no kurczę, wyciąganie tam było mnóstwo. No mnóstwo wyciągania, tak jak widzisz, Proxon naprawdę sprawdził się rewelacyjnie. Kombinacja z papierkiem, no tutaj to już, no czary mary, że tak powiem. Wszystko delikatnie i pokory, pokory, naprawdę pokory, żeby te ścianki wyciągnąć. A im bardziej wyciągniesz, im bardziej jest klarowne, tym widzisz, ile jeszcze jest do zrobienia, niestety. Najgorsze jest, jak masz gdzieś jakiś punkcik, kurczę, wszędzie masz lustro, a w jednym miejscu masz, kurczę, jakieś wgłębienie albo zajechane. I jedziesz, i jedziesz, i jedziesz. Ale później, słuchaj, przeskoczyłem, jak już ogarnąłem wnętrze, prawie na igłę, prawie na igłę. Niestety, niestety, kurczę, tak jak widziałeś, jegomość, który robił to wcześniej, jak szkło, nie wiem na czym położył, i od zewnątrz zarysował je niesamowicie, niesamowicie, no takie sznyty, najgorzej to, że na rogach, na kantach i niestety materiału szkła jest malutko już, bo gość zebrał swoje, ja zebrałem swoje, więc musiałem okleić od spodu taśmą, żeby rysy, które są na górze, dawały mi cień, żeby nie wyciąć szkła, tak naprawdę, żeby nie zrobić z niego żyletki, bo właściciel długo by się z nich nie pocieszył, pierwszy kamyk jest po wszystkim. Zobacz, o co kaman. No i po przycięciu zewnętrznej strony, słuchaj, zrywam taśmę i od razu widać, ile będzie zabawy tak naprawdę. Od razu pojawia się, ile jest wgłębienia, gdzie trzeba, jaki papier zastosować. No to nie ma tak, nie ma gotowca. No kurczę, no nie ma gotowca, to wiesz, wszystko w trakcie ci wychodzi. Ale teraz pozwolę sobie ci pokazać bez przyspieszenia, bez muzyczki, jak wyglądało u mnie cięcie papierem ściernym.
skomplikowanego, a jednak. Nie, no, no nie ma dramatu, no nie jest to jakoś, kurczę, no tutaj nie trzeba mieć też wiedzy mnika z Shaolin. No parę szkieł trzeba zrobić, żeby to wyczuć, kurczę. Ci, co bawią się szkłem, to wiedzą, że to jest, no, kurczę, ciężka robota. No nie jest jak z lakierem, to naprawdę cięcie szkła jest grubsza sprawa. Ja robię sobie tak, że robię chwilę papierem, a później wskakuję z tlenkiem ceru. Tlenek ceru pokazuje mi później niedoskonałości na maksa po wymyciu tlenku ceru. Słuchaj, później pozostało tylko, kurczę, no tak, zresztą, tak jak widziałeś, tlenek ceru później pokazałem Ci nagranie, gdzie zostały jeszcze niedoskonałości. Jak już ogarnąłem sobie czoło, to pojawiło się we wnętrzu i to tak na zmianę, kurczę. Dopiero jak czoło ogarnąłem, czyli zewnętrzną stronę, dopiero pokazało mi się we wnętrzu, gdzie jeszcze muszę delikatne zmatowienia, niedociągnięcia, minimalne ryski poprawić. No niestety, tak to jest, przekładasz. Ale jak już to ogarnąłem, zewnętrzną stronę, czyli czoło, zacząłem się bawić, kurczę, ściankami bocznymi na zewnątrz, bo tam od karoserii znowu też były przetarcia, od drgań, pewnie tam gdzieś zderzak, jak dostawał, dotykał lampy, zrobił też konkretne wjazdy. I tutaj też prokson, papier, trenek ceru, a i na koniec jeszcze krawędzie. To też bardzo ważne, bo tam odpryski, ale to na końcu filmu wszystko pokażę i wytłumaczę, o co chodzi.
Jak zauważyłeś, jak zrobiłem zewnętrzną stronę, pojawiło się jeszcze od wewnątrz. I później przekładka. Najważniejsze jest, kurczę, żeby wiedzieć, co się robi. No, żeby, tak jak widziałeś, jest specjalna listwa z materiałem, dwa wkręty
lampa, szkło lampy stoi sobie, opiera się, że nawet jak docisnę, nie pęknie mi nigdzie. To szkło, ono musi stać i musi być luźne, ono musi pracować, kurczę. Ja go mogę, muszę przechylać, ale jak docisnę, mam wiedzieć, że on leży płaszczyzną tą, którą pracuję, idealnie. Że będę mógł sobie docisnąć, odpuścić. Także no z takiego troszeczkę swoich kombinacji trzeba wprowadzać, wiadomo. No nie ma tutaj, tak jak mówię, gotowego schematu, że wjeżdżasz z tym czy owym i jest. Nie, trzeba się dostosowywać. Do każdej lampy, do każdej korekty, do wszystkiego. No słuchaj, no cóż, no jak zrobiłem na zewnątrz, to trzeba było ogarnąć wewnątrz ponownie. No i zostało tylko, słuchaj, umycie lampy. Najpierw moczenie cały dzień w ciepłej, najpierw nalałem w gorącą wodę, wrzuciłem, zresztą zobaczysz, wrzuciłem to z płynem, kurczę, zimno mi jest, wiesz, w garażu mam 2 stopnie, ciężko się skupić i nagrywać, później mycie, czyli moczenie w wodzie, na końcu wymywanie to szczoteczkami, za chwilę film zobaczysz, usuwanie tlenku z odprysków. Tak, nie wyciąłem do końca, dlaczego? Powiem na końcu. Z odprysków tlenku ceru poszło to bardzo zgrabnie. Mam swój patencik. No myślę, że chyba to będzie wszystko i zobaczysz czyszczenie, usuwanie tych właśnie tego tlenku i widzimy się przy szkiełkach. Będę chciał Ci pokazać 3 różne, czyli to zrobione. To, które drugie, które w miarę wyglądało od jego mościa, które już robił papierem, a nie kątówkami i innymi bajerami. I szkło ryflowane będę chciał Ci pokazać, bo tutaj właśnie leżą przygotowane. Jaka jest różnica w wadze, ile trzeba było mięska zdjąć. We'll be right back.
Oklej, słuchaj. No niestety, no będzie to w takiej formie, kurczę, tak jak mówiłem wcześniej. Film miał w ogóle nie powstać, ale tak, do czego zmierzam, słuchaj. Mamy szkło ryflowane, mamy szkło, które robił jegomość. To jest to lepsze, to jest naprawdę w stanie idealnym. Ale żeby ci zobrazować, o co chodzi, zobacz, tu są takie wżery, widzisz, te sznyty. O, ten sznyt tutaj, poczekaj, o tu. Te sznyty, o, takie głębokie tutaj, o, zobacz. Te takie głębokie sznyty. Na tamtym szkle, czyli na tym, było tego mnóstwo. Do czego zmierzam? Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o obróbkę tutaj bocznych ścianek. Narożniki. Obłęd, zobacz. Tutaj wjechać można tylko i wyłącznie drobiazgami. I dlatego osobiście, zobacz, tutaj mam trzy nereczki. Takie papierki, malutkie mini papierki, słuchaj, wszelkiego rodzaju kombinacje, żeby dojechać właśnie tutaj do krawędzi. I teraz zacznę od tego, dlaczego pękły mi dwa szkła, słuchaj. Już ci tłumaczę i objaśniam. Przez głupią, śmieszną śrubkę. Wkręta, tak naprawdę. Tu pozwolę sobie go położyć, poczekaj, tu jest jaśniej. O, zobacz. Ta śruba, tak jak widzisz, nie ma tutaj gwintu. I podkładka, tutaj ta gumowa, którymi ja sobie zabezpieczam, poczekaj, ding, 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 zobacz, i ona się tutaj przesuwa. Ona się tutaj płynnie przesuwa, a ja, że z tego tytułu, może inaczej, że skończyły mi się te śrubki, później kupiłem, zamontowałem z gwintem do końca. I niestety ta śrubka, słuchaj, działała jak zapadka, jak zębatka, można powiedzieć, zapadka. Zobacz, szkło naciskałem, to opadało i później nie chciało się podnieść. Blokowało, po prostu blokowało. Widzisz, co jest grane? I coraz bardziej mi naprężało i strzał. Głupi wkręt. Taki głupi wkręt, taka głupia zmiana, zobacz. I dlatego później pojechałem, szybko kupiłem. Nawet widać, gdzie jest wyślizgane, widzisz tutaj. Sobie płynnie pracuje na tym. Pozwala, żeby szkło podnosiło się i obniżało. Przez to właśnie pękły mi te dwa szkła. Jeżeli chodzi o obróbkę teraz, tak. Żeby ci zobrazować właśnie, dlaczego jest tak chusteczkowo. Pozwolę sobie to szkło przełożyć tu. To może odłożę tu. Dlaczego jest tak chusteczkowo? Spójrz, to ryflowanie. To nie jest tak, że to masz gładziuteńkie. Tu na przykład w jednym miejscu jest kierunkowskaz. I on jest oddzielony, najwyższy punkt. Bardzo wysoko jest oddzielone, żeby zasłonić kierunkowskaz od reszty lampy. Masakra, to zdjąć jest ogień. Te wszystkie ryflowania, to nie jest gładka powierzchnia. To są wszystko, słuchaj, soczewki. One są stosownie pozaginane. W jedną, w drugą. To szkło w środku ma kilka płaszczyzn. Tu jest niżej, tu jest wyżej. To wszystko musisz wyrównać. To jest naprawdę gruba sprawa. Ja osobiście zaczynam na wkrętarce, na wiertarce, papier P40, ale wiertarka musi mieć dwa stopnie obrotów. Ja mam szybkie jedynkę i dwójkę na wolnych obrotach i lecę, żeby zerwać. Jakby ci tu pokazać, taki on ma ostre krawędzie, o widzisz, o, takie soczewki, no właśnie, te ostre krawędzie, żeby zebrać, bo jak wjedziesz z papierem, słuchaj, z papierem ściernym, jak wjedziesz na talerzu, to ci go zetnie od razu, te wypustki zetną go, to będzie dwa obroty i później już jedziesz bez kamienia. Dlatego ja najpierw wjeżdżam z tym, wygładzam, a później dopiero wjeżdżam z klasycznymi papierami. Co jeszcze? Co by tutaj, kurczę, tak naprawdę, o właśnie, mam wagę, żeby ci pokazać, ile musiałem zdjąć mięsiwa. Pyk. 360 gram. Dobra. Zerujemy. Poszło, wyłączyłem, kurde. No, jest. I szkło po obróbce.
100 gram zdjęte szkła. Pięknie, co? A to jest dużo, uwierz mi. W rękę jak się bierze nawet, to czuć, że jest go naprawdę dużo mniej. Tu mamy 252. Ops. A tu mamy 300. Pyk, 330. No, prawie. Tak czy tak dużo, dużo zdjęte, naprawdę dużo zdjęte mięsa. Ok, wagę odkładam i teraz tak, żeby ci porównać, raczej może tak, tutaj to szkło już zostawię. A, jeszcze jedna rzecz, zobacz. Jegomość leciał tutaj, widać, że te krawędzie, będzie tutaj dużo roboty. To wszystko pozostawało, to odkładam. To niech leży tu. Te wszystkie krawędzie tutaj, zobacz, to będzie dużo roboty, zobacz, tu. Tutaj zresztą widać, jaki jest problem, bo mając talerz nawet, no tutaj dojedziesz, widzisz, jest ładnie, ale tu czym to ruszysz? No i tutaj właśnie wjeżdża mini pad, ewentualnie gdzieś tu jeszcze miałem, o właśnie, wspomagałem się też takimi bajerami, zobacz, widzisz, pstryk i lecisz, tak samo tu, tak samo i tu. Na takim sprzęcie też lecisz. Później to dopiero gładzisz. No, roboty jest naprawdę dużo. To jest mój drugi papier, jeżeli chodzi o ten duży. Jeden już zajechałem do zera praktycznie, ale nie na tych szkłach. Nie, nie. Na tamtych kompletach wcześniejszych już je dobiłem. Także no, jest roboty. Naprawdę jest dużo roboty. Na zewnątrz, jeżeli chodzi tutaj o obróbkę zewnętrzną, no tutaj idzie łatwo. No tu jest fajnie. Najgorzej jest wewnątrz właśnie, kurczę, tutaj, bo jak zrobisz... Momencik, to szkło też odłożę. Najlepiej, jakby mi spadło teraz, nie? O, muszę się tu jakoś ułożyć, słuchaj. Pstryk, pstryk, o, pstryk. No dobra, przejdziemy teraz do tego zrobionego szkiełka. Podoba się? Mam nadzieję. Słuchaj, zostały odpryski. Tak jak tu. Tak jak tu. O, widzisz? Tak jak tu. Ale... na to przyjdzie jeszcze folia. Właściciel tych szkieł mówi, że jakaś pancerna, nie wiem, ktoś mu tam będzie kładł i bardzo dobrze, bo szkoda by było, jakbym zdjął te odpryski, to tak naprawdę zostałoby tu niewiele mięsiwka. Naprawdę niewiele mięsiwka, zobacz. A tu nie o to chodzi, żeby założyć taką lampę, dostanie kamyk strzała, lampa strzała i się rozjeżdża. Także musiałem... zostawić, niestety. Oczywiście, tutaj też na załamaniu jest, kurczę, nie wiem, czy aparat to złapie, jest taki, o widzisz, delikatny. Tutaj też nie mogłem z tego względu, bo tak, tutaj jegomość tak dojechał, że wyciąć musiałem srogo i na zewnątrz, jak robił, tutaj też było dojechane krawędzie wszystkie i też, zresztą nawet trochę widać, że jest takie minimalnie ścięte, kurczę. Też musiałem to obrobić. Ogólnie te miejsca, które zostały takie, jak widzisz, takie troszeczkę z matem, tego nie będzie widać. To są miejsca na załamaniach. Żeby to złapać, to trzeba byłoby się konkretnie ustawić. A no nie chciałem zbierać już naprawdę tak maksymalnie, bo no właściciel, znaczy ja bym to zrobił, a właściciel pocieszyłby się nimi, kurczę, do pierwszego kamyka. A po co? Wiadomo, że szkło pracuje, nagrzewa się, chłodzi, to wszystko też pracuje. Ma być to moim zdaniem tak zrobione z głową, czyli trzeba pójść na jakiś kompromis. Czy szkło wyszło fantastycznie? Moim zdaniem rewelacyjnie. Z tego względu, że to szkło, naprawdę to szkło było... Znaczy, sam właściciel mówi, że pojechał do tego gościa, jak je zobaczył, to miał ochotę je rozwalić. Mówi, zabrał... Ojejku, powiedziałem to. Zabrał je, bo widział, że nic z tego nie będzie. On widział, że z tego nie będzie, że gość tego nie wykończy. No kurczę, no ja naprawdę przeprawę miałem tutaj solidną. Ale myślę, że udało się co nieco ogarnąć. Myślę, że wygląda fantastycznie. Teraz tylko soczewę do tego. Mam nadzieję, że jak zamontuję, uda mi się ustawić tutaj jako propozycja filmu na końcu, jak zdjęcia, jak lampa, jak szkło wygląda na zamontowanej lampie. Słuchaj, może mi się aparat rozładować, kurczę, bo widzę, że już tu kontrolka informuje mnie, że jest słaba bateria. Słuchaj, na pewno o czymś zapomniałem, kurczę, bo
Ciężko jest tak, wiesz, miesiąc roboty, ponad dwa prawie, tak, dwa, bo ja sobie codziennie, a jeszcze jedna rzecz, nie staraj się robić na siłę, długo siedzieć i tyrać, nie, robisz 2 godziny, ja sobie tak robiłem, 2 godzinki, słuchaj, jak czułem, że zaczynam kombinować, że chciałem szybciej, odpuszczam, bo plecy bolą, 2 godzinki sobie przeznaczałem, jak miałem czas, przychodziłem, a najlepsze jest to, że ciąłem jedno miejsce i nie idzie, odpuszczałem, wracałem na drugi dzień, to samo miejsce ciąłem, tym samym zestawem szło. No tak to wygląda, kurczę, no, nie ma co się, wiesz, zabijać, że tak powiem, bo to nie jest praca na akord. Tutaj ewidentnie siedzimy i się bawimy. Korekta przy tym to jest naprawdę miód. Korekta, tak naprawdę to wolałbym zrobić one stepa, niż bawić się przy tym, ale wiesz, o co chodzi? Tu najfajniejsze w tym jest to, że to będą pierwsze lampy, prawdopodobnie w Polsce, w witarze z gładkim szkłem, właśnie z soczewką. Z gładziuteńkim. I dlatego, bo to będzie projekt. Jegomość sobie robi projekcik od zera, odrestaurowuje witarę. A ja lubię takie smaczki, lubię takich zapaleńców i lubię mieć w czymś takim udział. To mnie właśnie bawi. Takie właśnie historie. I z myślą, że wiem, że na przykład ta witara pojawi się gdzieś na zlotach i będą pytania, gdzie kupiłeś takie szkła, a takie szkła ogarnął mi dziadzia na przykład. I to jest właśnie w tym cały bajer, że dokładam od siebie troszeczkę swojej korby, jeżeli chodzi właśnie o projekcik w tej witarce. No, moim zdaniem szkiełko wyszło naprawdę bajecznie. Szkoda, że nie nagrałem, jak ono wyglądało przed robótką. Naprawdę, uwierz mi, mam nadzieję, że jegomość właściciel się odezwie i powie, jak to było z tymi szkłami, jak to szkło wyglądało, bo to naprawdę wygląda całkiem przyzwoicie, naprawdę, uwierz mi, to wygląda fantastycznie w porównaniu z tym, co to było dojechane. Nie wiem, czym gość to jechał, ale właściciel tych szkieł mówił, że mu przyniósł całą reklamówkę jakichś dysków, na mokro, coś tam, kombinacje. A, jeszcze jedna rzecz. Krążą, a cię krążą. Są osoby, które robią na mokro, że wstawiają szkło do danej miseczki, tutaj zalewają też wodą i robią na mokro. Ja próbowałem. Dla mnie woda u mnie oszukuje. Ja muszę mieć wgląd, gdzie wycinam, ile wycinam, jak wycinam, jak głębokie rysy. Woda niestety uzupełnia i oszukuje. I cały czas wygląda to fantastycznie. Suszysz szkło i, że tak powiem, dupa pozamiatane. No dobra, słuchaj. Z mojej strony to wszystko. Ja wiem, że taki miszmasz, bałagan, tak w ręce mieszam, gadam, tutaj kombinuję, ale moim zdaniem szkło wyszło naprawdę fantastycznie i już się nie mogę doczekać, jak założę je na lampy, bo zrobił je wnętrze czarne z pięknymi soczewkami. Myślę, że na aucie będą robić mega robotę, a tym bardziej, że w Polsce jeszcze takich nie ma. Prawdopodobnie. Z tego, co mi właściciel mówił, że jeszcze w Polsce nie widział, żeby ktoś się chwalił, że ma w witarce jedynce właśnie szkła z soczewką na gładziuteńkich, podkreślam, dookoła. To jest raz. No czoło to, znaczy chyba na czołowym też nie ma, ale że ścianki boczne też wyjechane do zera. No dobra, z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! Mącić wodę, to lepiej w ogóle idź stąd. Ja mam życiowy plan jak hrabia Monte Cristo. Jestem, mogę wszystko, masz w głowie disco. Pstro, na podłogę dziwko, co? Lepiej dzwoń po dowiec, na nocne pogotowie. Niech wiozą cały kufer, tu gówno dudni, tak jak subwoofer. Sprawdź jak rymy wale w studni rapowego dźwięku. Jestem kowalem, później własnego talentu. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie. Dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie. Dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie. Patent na patencie to rzeci orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie. Dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie. Dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie. Patent na patencie to rzeci orędzie, ziom. Dziadzia, oddany sugar rap muzyki. Zawsze w sobie korzeń, który sięga aż do Afryki. Każdy dzień czci i tańcz, o swoje walcz. Nie unikniesz w życiu z systemem strach. Rewolucja jest w nas, to nie kpina na podpuchę.
Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra.